Cześć, witajcie. W tym roku prawie dostałem czyste akwarium zawału serca, gdyż albowiem mam rąbniętego psa. Właśnie sobie chodzi, już wam pokazuję, o co chodzi. Jest to niesamowite, nie wiem, czy coś takiego kiedyś widzieliście, ale pies przewrócił mi dwa razy choinkę, w tym raz brakowało pół metra, żeby po prostu rozwalić całe to akwarium. Zobaczcie to, zobaczcie tą akcję. Gość tam stoi. Popatrzcie. On tam stoi i patrzcie, co on robi. On się pociera w tym momencie. Zobaczcie, zobaczcie. To jest niesamowite. Patrzcie, patrzcie. Zobaczcie. I on tak po prostu... Ja nie wiem, on tak się masuje poniekąd, nie? On tak chodzi całymi dniami, jak rozwiście gdzieś firankę albo coś. Ten pies po prostu... Dostaje głupawki. Dobra, patrzcie tą akcję. To nie jest spowolnione, on dalej się masuje. Zobaczcie, jest kabel. I teraz ominął, ale może zahaczy łapkę. Patrzcie, patrzcie. O! Ach, ominął. No i on tak chodzi dookoła tej choinki praktycznie kilka godzin. No rzecz niesamowita. Widzicie? I tak cały czas się gość masuje. Ale to nie tylko chodzi dookoła choinki. Jak mu generalnie gdzieś tam dacie jakiś sweter, dacie mu jakąś, nie wiem, jakiś cokolwiek wisi na krześle, on chodzi i się masuje. O! Znowu idzie. I zobaczcie, jak mu jest dobrze, jak on sapie. Patrzcie, o! Jest gałązka. Czekajcie. Proszę bardzo. I nie, żeby on tu specjalnie chciał coś zrzucić albo coś zrobić, on po prostu sobie masuje plecki. O, łapki przejdą teraz? Nie, łapka jest zaczepiona. No i właśnie to jest ta sytuacja. Patrzcie teraz, co się dzieje. Co się dzieje? No, no, ta jeszcze wisi łapka. O. Ciach. I jest sytuacja ekstremalna. Lampki ciągnie. Staną w miejscu. Nie wiem, co ma zrobić. No. No i wypiął dupę i koniec. O, idzie. I teraz pociągnie lampki. Nie, wychodzi. No już wyszedł spod choinki, bo wiedział, co się stało. Siedzi tam. No i generalnie sytuacja wyglądała tak samo, z tym, że gość się nie wyplątał. I teraz stało się tak. Choinka jest tu. Pokażę wam, jaka jest odległość. To jest choinka. Choinka jest tu. Ogólnie tak, połowy tych bombek nie było, nie? Wszystko z tej strony, bum, szlak trafił. Samo szkło, ale było tak, że on tu sobie szedł właśnie w ten sposób, jak sobie idzie. I zaczepił się o lampki. Ja się rano szykowałem do pracy i nie zauważyłem, że on się po prostu zaczepił. I sobie szedł tak samo, jak teraz idzie do mnie. Tak samo właśnie sobie szedł. O, z tyłu się zaczepił. I poszedł, bo jest czołgiem, prawda? Jesteś czołgiem? Jest czołgiem. I generalnie poszedł sobie w stronę akwarium, więc wybrał sobie drogę tak stąd, w tą stronę. Ciach, ciach, ciach. Tutaj. Tu stoi akwarium. I wyobraźcie sobie, że ta no, choinka jest dość wysoka. Walnęła, no dokładnie tu, przed tym. Czubek upadł. Gdyby to było pół metra dalej, no to nie mam akwarium, bo generalnie tutaj jest twardo u góry, tam jest takie, odciąłem jeszcze dość ten pieniek. Gdyby uderzył ten pieniek, naprawdę ta choinka dużo waży, no to podejrzewam, że akwarium tu, w tym miejscu by poszło. Więc uważajcie, byłoby strasznie szkoda, ale tak się dzieje czasami, takie dziwne przypadki, wypadki. I to tyle odnośnie wypadku świątecznego. Mało by się skończyło nieszczęściem, skończyło się potłuczonymi bombkami i nawet, o dziwo, jak zobaczycie sobie, choinka walnęła, stała gdzieś pół dnia, to tu nawet nie ma, troszeczkę są gdzieś zagięte, ale nawet gałązka się nie złamała. Więc święta, można powiedzieć, mimo nieszczęścia będą udane, bo choinka dalej stoi. Tak to wygląda. Teraz co do akwarium. Zanim przejdziemy, wam pokażę, co tam nowego gdzieś tam pływa. To kupiłem do tego tła takie coś, nigdy nie używałem. To jest skimmer. Nie miałem, nie wiem, jak macie z tym doświadczenia,
to dajcie znać. Czekajcie, ja przełączę się na inną ostrość, bo nie umiem tutaj tego wyostrzyć. Dobra, teraz powinno być lepiej. Przełączyłem taką jedną opcję. Więc wygląda to tak. Może ja sobie z tym przejdę tutaj. Tak na ślę. O. I tutaj jest taka rurka. Wam. Ta rurka jest regulowana. Ją można w ogóle wyjąć. Tak naprawdę nie budzi to mojego zaufania, bo nie ma tam ani żadnej uszczelki, ani nic. Ale nie wiem, może używaliście, to dajcie znać w komentarzach, jak to się sprawuje. I czy to kiedyś widzieliście coś takiego. To jest, ta góra jest z plastiku, reszta jest ze szkła. I to się ma utrzymywać na powierzchni wody w akwarium, nie? To tutaj jest coś takiego, w szkle są nacięcia, też ich za dużo nie ma. A no ale zobaczymy, czy to będzie działało. I co? No i tyle. I teraz tak, ja tego, tutaj są przyssawki, ale ja tego normalnie tymi przyssawkami nie zrobię, bo zobaczycie, o co chodzi. Ja tutaj w tym miejscu, tu jak jest tło, to tam z tyłu jest kawałek, nie? Czyli ja bym to musiał dać tak i te przyssawki teoretycznie daje się na szybę. Ale to mi nie wejdzie tam do środka ze względu na grube tło, a ja to chcę schować za tym tutaj palikiem, nie? No, i za chwilę to sobie zamontujemy. Żeby to zamontować, to słuchajcie, kupiłem takie na wąż. Pierwszy raz będziemy tak profesjonalnie. Takie o. To jest na mój wąż, żeby się nie zaginał na kątach. I jeszcze pod to, żeby to od dołu wjechać takie U. Teraz to odpakuję, co to w ogóle jest, to U. Takie to było, powiem wam, tanie, nie za drogie. Gdzieś tam 3 złote, parę groszy. A ja mam ciągle ten wąż do akwarium pozaginany, więc wydaje mi się, że może mi to akurat pomóc i ułatwić. Ten filtr będzie lepiej działał. Takie U. No to jest ani... To jest chyba... Nie wiem, czy to jest szkło? Nie. Może być. Ale nie wiem, czy to jest szkło. W każdym razie, no tak to wygląda, że to już jest takie zagięte. Fajne, na to dajemy wąż i nic się nie zagina. Przepływ wody jest bardzo dobry i w tym. Tu jak widzicie jest takie bardzo duże zagięcie, a tutaj nieduże zagięcie. I tak to wygląda. Więc za chwilę sobie to tym zamontuję. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało w środku i czy się to sprawdzi. Gdyż albowiem faktycznie, jak mam tu widzicie rybcie, to trochę tego syfu tam jest. Teraz przybyło kirysków, zaraz o nich wam powiem. Zobaczcie, jakie kluchy. Jakie grubasy to są, o, ale wystraszyły się. To są takie kluski. 3 rodzaje tutaj mamy. I zbrojniki oczywiście wrzuciłem. L3 czy 3. Nie wiem, czy już były na filmiku wcześniej. W każdym razie teraz są. No i jak widzicie, tutaj takie te pomarańczowe. No, żeby wam pokazać tutaj. Przed tym, no to są kupy te pomarańczowe. No ale w porównaniu do skalarków i altumów, zobaczcie, jak te kiryski wyglądają. To już, te kiryski już robią efekt. To już nie są takie kiryski malutkie, to są naprawdę kluchy. No i dość rzadkie. Są tu raz, dwa, trzy, cztery w zasadzie rodzaje. To jest kirysek, a o kiryskach to zaraz wam opowiem. Ale o kiryskach zaraz wam opowiem, możecie sobie tylko popatrzeć na razie. Jak one się wspaniale przybliżenia jeszcze wam je pokażę, poczekajcie. Bo warto, proszę państwa, te kluseczki sobie poobserwować. To jest Brevirostris. Tak ten osobnik wygląda. Jak widzicie, ma takie kropeczki. W ogóle o nich zrobię osobny też odcinek. Bo to fajna rybka bardzo jest. I z nim sobie pływa... O, tutaj płynie cała paczka. One są w ogóle dzikie, ale już są wiele lat u mnie. I powiem wam, że zagościły się tu niesamowicie. To cały czas jest jakaś radość, coś się dzieje, one biegają po szybach. Dzikie, duże kluchy, które powinny cały czas... Są płochliwe, bo jak się podchodzi, to gdzieś tam uciekają. Ale ogólnie cały czas się bawią w akwarium. Naprawdę obserwować można je bez końca. No i jest impreza tutaj. Ale tak jak widzicie, trochę tu tego syfu pływa i kubki leżą, o. Więc ja mam nadzieję... O, teraz płynie grupa, zobaczcie. Co tu się dzieje? Cały czas jest zabawa. Cały czas tutaj po prostu jest impreza w tym akwarium, nie? Jest szklany, jest przeźroczysty i na tym tle naprawdę fajnie wygląda. Ten skimmer mnie trochę drażni. Nie wiem, czy to coś w ogóle daje. No ale jest. Nie mieli w sklepie takiego i wysłali mi zastępczy ten. Bo ja chciałem sam wlot oczywiście, nie? No, jak to założyłem? Sposobem. Nie było łatwo, już wam pokazuję. Z tej strony przez to, to jest ten skimmer.
W ogóle najgorzej, że on mi się opiera o to. No i nie wiem, czy to w ogóle... Jak to w ogóle ma działać? Nie mam pojęcia, słuchajcie. Gdzieś niby przez to powinna woda tam wpływać, ale ta woda... Tu w ogóle nie wpływa ta woda, nie? Więc ja nie wiem, może jak to odsunę, to on teraz to jakby... O. Znaczy nie wiem, czy go mam tąknąć do wody i on teraz... I tak ta woda... O. No. Nie wiem, on krzywo jest i jakoś to tak dziwnie, jak go to dotyka teraz tego mojego palika. To już całkiem dziwnie. Może teraz? No nie, widzicie? Wysycha ta woda. No to później pomyślę. Nie, coś tu jest nie tak, bo on znowu mi nie zassał tego. Tutaj nie ma w ogóle wody, bo... Ja tu nie mam w ogóle wody. Czekajcie, czekajcie. W każdym razie tu dałem to u. Teraz muszę złapać ten... O, teraz dopiero zassał, widzicie? Teraz dopiero zassał wodę. I co dalej? Prawdopodobnie ten skimmer źle działa, to po prostu muszę się dowiedzieć w sklepie. Tam zasysa woda z tego dobrze, jak się przyjrzycie, to tu drobinki. O. Nie zobaczycie tego, ale tam generalnie drobinki gdzieś wpływały, natomiast tu ten skimmer... Nie wiem, jak to sprawdzić, czy to działa. No nic, dobra, nie będę wam tu zajmował tym czasu. W każdym razie, tu dałem to u. I z tej strony... O, postaram się wam pokazać. Z tej strony, tutaj dałem tu kolanko jedno. Widać je. Tutaj to idzie dalej. I tu też jest taka złączka. I u góry tutaj dałem też u. Drugie, takie. No i w ten sposób to połączyłem, nawet to wszystko tutaj śmiga, natomiast ten skimmer, tak jak mówię, mnie martwi. Ale nie będziemy przeciągali tego, bo ja muszę się doczytać, albo chyba, że wy mi pomożecie, jak to jakoś tam ustawić, bo pierwszy raz mam taki skimmer i nie bardzo wiem, co z tym zrobić. Grubaski, kiryski, wrzucę im tu jedzonko, żebyście mogli sobie pooglądać te moje pięknisie, więc... Tu są trzy rodzaje kirysków Schwarzi. Są Super Schwarzi, Schwarzi Super i chyba jakiś jeden jest zwykły Schwarzi. Czym one się różnią? Otóż różnią się pasami, które tu widać, ilością kropeczek i u góry, to się nazywa hyphen, ta płetwa powinna być wysoka i piękna. Ten akurat osobnik i żółta, takiej nie ma. Ale na przykład pokażę wam ten. Zobaczcie, w porównaniu ten jest kropkowany, a ten ma takie dwa równe pasy. Są takie niewielkie różnice między tymi kiwiskami Schwarzi. Jeszcze są zwykłe Schwarzi, jak sobie popatrzycie na nie, to też wyglądają troszkę inaczej. I czasami nie można ich rozpoznać, który jest zwykły, który jest super, a który jest jeszcze high fin, czyli ma tak jak tutaj ten, tą wielką u góry płetwę. Mają też wyższe. Natomiast no to tak wyglądają. Są ze mną te kiryski wiele, wiele lat. I tutaj po prostu odżyły w tym akwarium. 450 litrów. One cały czas tu buszują, chodzą, biegają po ściankach. Zaraz rzucę jedzenie, zobaczcie, co się będzie działo. A te to są Brevirostris. Tak wyglądają. I też są kluchami. Wszystkie mają... No spokojnie, z 8-9 cm może nawet. Naprawdę są piękne. No dobra, akwarium nie jest jakieś czyste, mam tu trochę glonów na szybie, bo jak zwykle je przekarmiam, a dwa, nie było tego wlotu powietrza wewnętrznego, teraz jest, to powinno być troszkę lepiej. O, te też tu szaleją, popatrzcie. Kopią, wygłupiają się.
Naprawdę sama przyjemność obserwować te grubasy tu. Dobra, i nie chowają się, nie? W kącie, bo wcześniej miałem takie sterbi, gdzie byście pomyśleli, że takie wielkie, dzikie kiryski powinny cały czas siedzieć w kącie, a miałem sterbi i sterbi gdzieś tam ciągle siedziały w tym, pod, no, pod korzonkami albo pod roślinami, wychodziły tylko na żarcie, a tu widzicie, nie ma żarcia, jest impreza, jest zabawa, cały czas biegają. Więc naprawdę ogień te kiryski. Przełączę się na kamerę i wrzucę im trochę jedzenia, to zobaczycie pełen obraz sytuacji, jak to tu wygląda. Może też jakieś przybliżenia zrobimy. Dobra, wrzucimy trochę żarcia. One już czują, one już wiedzą, one już widzą. Patrzcie, jakie łakomczuchy. Po prostu za Artemię to są w stanie oddać życie. Wszystkie się tak rzucają na Artemię. Kiryski i zbrojniki tak samo. Tylko kiryski widzicie jeszcze w uśpieniu. Siedzą sobie gdzieś. Zamarły, ale już zaczyna się ruch. Już czują, że nadchodzi żarełko. No i tak to wygląda. Teraz jak patrzycie na tą wodę, to widać, że jest dużo baniek powietrza. Ten skimmer gdzieś tam przepuszcza, zasysa powietrze, coś tam nie tak działa. I ta woda jest taka jasna, zobaczcie, jakby no, jest zawalona po prostu pęcherzykami powietrza. Muszę coś z tym zrobić, bo no, coś tu jest nie tak. Teraz samego syfu jako tako w akwarium nie ma, ale jak kiryski zaczynają buszować za jedzeniem, no to faktycznie gdzieś te kupy lecą w górę i trochę tego syfu jest. Dlatego właśnie potrzebny mi jest wlot w środku ust. Ale jak jest tak schowany, widzicie, jest całkiem spoko. Siedzi się na kanapie, czy nawet jak ktoś przychodzi, to tego szklanego wlotu wody w ogóle nie widać, nie? Także to jest spoko. No i co? No i w zasadzie pokażę wam jeszcze parę ujęć ze środka z tych kirysków. Mamy tutaj, tak jak mówiłem, kirysek szmaragdowy, brewirostris i super szwarcji. Z tych super szwarcji i z tych kirysków to ja wam zrobię osobny odcinek, żeby o nich sobie pogadać. A dzisiaj po prostu chciałbym wam jeszcze pokazać parę takich ujęć, jak sobie żrą. Bezpośrednio zobaczcie z przybliżenia, coś wam puszczę. I ogólnie to chciałbym wam życzyć zdrowych, radosnych, pogodnych świąt. Dzisiaj Wigilia, także pamiętajcie o rybkach, żeby też mogły coś tam zeżreć. Nie wiem, czy prezenty przygotowaliście, ale dla was też liczę. Życzę wam, żebyście dostali jakieś też fajne prezenty. Nie muszą być drogie, ważne, żeby były trafione i sprawiały gdzieś tam jakąś radość. Nawet śmieszne skarpetki potrafią sprawić trochę radości. Liczy się gest. Tak więc no, wszystkiego najlepszego jeszcze raz na te święta. Wyłączcie YouTube'a, odstawcie telefony, wyłączcie telefony i skupcie się na rodzinie, bo te chwile szybko przemijają, a ja przykładowo cały rok czekam na tą kolację wigilijną i na te chwile takie radosne i rodzinne. Także najlepszego jeszcze raz i popatrzcie na kilka takich ujęć z przybliżenia. I na dziś to będzie tyle. Hej! We'll